Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, widzę, że tutaj nam nie chce zadziałać dzisiaj muzyka od samego początku odcinka, no trudno. Ja, moi drodzy, wchodzę tutaj, bo szukamy Reja, prawda? I on powinien być gdzieś tutaj. Czemu nie mogę tu wejść? O Matko Bosko. Where muzyka tak w ogóle, no masakra. Ja się znam, gdzie muzyka, ja chyba w ogóle nie mam włączonego głosu. O, teraz się naprawiło. Dobrze. Zobaczmy, ja chyba powinnam udać się tu. Tak jest, jak widzicie, tutaj jest Rej. Rej, o, popatrzcie. Co ty tu robisz? Szukam ciebie. Co ty tu robisz w tej jaskini? Szukasz mnie. No, pięknie. Wierzę ci. Już myślałem, że jesteś tym typem, któremu zawdzięczam swoje kłopoty. Ale twoja zdziwiona mina świadczy o czymś przeciwnym. Co się stało? Już mówię. Siedziałem sobie przy ognisku i już zacząłem przysypiać, gdy nagle ktoś mnie uderzył od tyłu. Kiedy się oknąłem, to już znajdowałem się w tej jaskini. Widziałeś napastnika? Nie. To się stało bardzo szybko. A masz jakieś przypuszczenia, kto to mógł być? Nie, żadnych. Możliwe, że to ktoś z waszego oddziału. Bzdura. Wszyscy jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Zapewne ktoś obcy. Możliwe. Co zamierzasz teraz robić? Jak to co? Pójdę z powrotem do obozu. Coś jeszcze? Chwila. Dobra, no chyba nie. Dobra, to spadamy w takim razie do pata. Gdzie jest muzyka? No halo. To jest straszne. Jak zrobię zapis i wczytam, to będzie muzyka. Cicho w tym obozie, jakby nie wiadomo, co tutaj było i się działo. Wychodzi na to, że muzyka nie chce aktualnie wrócić. Dobra, pogadajmy z patem. Rej wrócił. Naprawdę. Gdzie on był? W jaskini. Ktoś mu zdrowo przyłożył i tam wrzucił. Co za czasy. Tak mogło być. Co chcesz przez to powiedzieć? Rej nie cieszy się zbyt dobrą opinią. To zrzęda i zarozumialec. Ludzie nie lubią takich. Ale nigdy bym nie przypuszczał, że coś takiego się wydarzy. Podejrzewasz kogoś? Nie, nikogo. To mógł być każdy. Dla mnie najważniejsze jest to, że będę mógł odzyskać należne mi złoto. I to tylko dzięki tobie. Dlatego daję ci specjalne piwo. Mogę ci w czymś pomóc? Skoro pytasz. Paladyni narzekają, że ich jedzenie nie jest smaczne. Uważają, że powinienem dodać przypraw do jedzenia. Dlatego byłoby dobrze, gdybyś zdobył dla mnie pieprz. Najlepiej piekący czerwony pieprz. Czerwony piekący pieprz. Nie będzie za mocny. Bez obaw. Będę dawał do potrawy tylko małą szczyptę. To zupełnie nieszkodliwe. A skąd mam wziąć pieprz? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise bekommst du das Zeug in Warant. Vielleicht aber bekommst du es auch anderswo her. Jestem gotów zapłacić ci 100 sztuk złota za pieprz. To spory dla mnie wydatek. No i co powiesz? Pewnie, mogę to zrobić. Dziękuję ci, przyjacielu. Życzę powodzenia. Zaraz, no przecież ja mam pieprz. No, ale jak to? No nie rozumiem tego. No przecież do cholery jasnej my mamy już pieprz. Nie uwierzę, że nie mam ziaren czerwonego pieprzu. Przecież to by było niemożliwe dosłownie. Jak się wszystko zbiera, to nie ma opcji, że takich rzeczy się nie ma, nie? Boże, jak nie gra muzyka, to ja mam wrażenie, że nie umiem mówić. Masakra, ale gdzie jest pieprz? No przecież to jest niemożliwe, że ja pieprzu nie mam czerwonego, no cholera jasna. Tyle rzeczy w ekwipunku i pieprzu nie ma. No nie ma pieprzu. Wiecie co, trzeba by było do Abuina skoczyć może, bo
On chyba będzie miał czerwony pieprz, ewentualnie chyba Zuris też sprzedaje czerwony pieprz. Nie wiem. Przejdziemy się tędy. Do Abuina. Przynajmniej gra muzyka. Moi drodzy, co tam u was słychać? Ja miałam nagrać odcinek jutro, ale pomyślałam, że nagram dzisiaj, bo nie wiem, jak jutro będzie u mnie ogólnie z dniem, jak on będzie wyglądał. Dlatego, że w teorii mam jechać na test, ale nie wiem, czy na niego pojadę, bo to ten wykładowca, który nam zrobił niezapowiedziany teścik, powiedział, że kto chce, to niech się podpisze i w sumie aktualnie się nie określił co do tego, czy nam te oceny wpisze, czy nie. Gdzie się teleportowałam? Masakra. Więc się nie określił, no i tak to wygląda w sumie, że ja nie wiem teraz. Niech żyje król! Albo nam wpisze te oceny w nocy, bo jest takim typowym śmieszkiem. Albo nie wiem co. Co ty nie masz ziaren pieprzu? To sobie jaj nie rób ze mnie. Przecież ja nie będę do Warantu teraz ten. Hej, ty. Pokaż. Dawaj to. Dobra, to chyba powinno nam wystarczyć. Ale tak, więc w sumie ja nie wiem, co będzie z tymi ocenami i tak dalej, więc jest duże prawdopodobieństwo, że będę musiała jechać. A też właśnie jeszcze mam sprawę taką, że chciałabym posprzątać w domu i dzisiaj kompletnie nie miałam na to siły. Pomyślałam, żeby dzisiaj posprzątać, jutro po prostu nagrać sobie dla was odcinek plus jechać na ten test albo dowiedzieć się, co z tym testem w sumie. Ale no, nie chcę tego robić za bardzo, bo kurde, dzisiaj miałam egzamin i ten egzamin był straszny. Boże, on był online, ale on był tak trudny. Oprócz tego, że było 10 opisowych pytań, na które mieliśmy godzinę, to wychodzi bardzo mało czasu na jedno pytanie, to jeszcze nie można było wracać do poprzednich pytań, jak się czegoś nie wiedziało. Także to był dramat. Byle na 3, naprawdę. Ale bardzo mi poprawił humor informacja, że babka nam sprawdziła egzamin, który mi chujowo poszedł i wszyscy zdali. Także uf. Jeszcze nam nie podała ocen, ale mnie już to nie obchodzi, co ja dostałam. Ważne, że zdałam. Nic więcej mnie nie interesuje. Oto twój pieprz. Witaj. No to dawaj go. Tak, to ten pieprz. Oto twoje wynagrodzenie. Sumiennie na to zapracowałeś. Są jakieś wieści. Tak, ale nic dobrego. Ostatnio często ginie żywność z magazynu. Ktoś ją kradnie. Ale kto to może być? Jak dotąd ani razu złodziej nie wpadł w zasadzkę. Musi dobrze znać zwyczaje ochrony. Inaczej już dawno by został złapany. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że złodziej jest z obozu. Innej możliwości nie ma. Dobra, jak widzicie, my dzisiaj się zajmujemy zadaniami tu przy karczmie. Porozmawiać z Ortwinem, dobra. Ortwin na 1000% będzie się pluł, że mam nie zbroję paladyna na sobie, ale to najwyżej zmienimy, jakby się przysapał. Okej. No ale dzisiaj tak swobodnie, bo powiem wam, że poza odcinkiem zerknęłam na te tereny za palisadą i na razie to ja tam iść nie chcę. Na razie wolę się pobawić tak luźno, nie dostawać nerwicy. Ale tam też pójdziemy, no nie ma innej opcji, prawda? Tylko na spokojnie. Wszystko w swoim czasie. W sprawie kradzieży żywności. Tak, co chciałbyś wiedzieć? Strażnik powiedział ci, kiedy to się stało. Tak. Doszło do tego około 3 w nocy. Stało się jeszcze coś dziwnego. Nic. Ale mogę jeszcze raz przepytać swoich ludzi. Dobrze. Więc mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie znajdowały się skrzynie z żywnością, którą ostatnio ukradziono? Za karczmą. Jak dotąd, z tego miejsca zginęło najwięcej żywności. Dobra, no to widzę, że prosty kłeścik. O, ten quest ma dalej, widzę ten. O godzinie 2 w nocy. Za karczmą, no dobra. Na razie możemy pobiegać w tej zbroi. Chociaż w sumie bym ją jednak wolała zmienić, żeby potem nie zapomnieć. Dobra, możemy trochę poskakać w sumie.
Za karczmą magazyn żywności. A niby gdzie w ogóle? A tu chyba. Nie, no przecież to... Nie ma to sensu żadnego chyba. Nie wiem, ale wiecie co zrobimy? Co by było najlepiej zrobić? Przespać się do północy. Do północy, a później się przespać... Chyba, że przespanie do trzeciej w nocy coś da. Możemy w sumie spróbować od razu. Do trzeciej w nocy. Idziemy zobaczyć, czy ktoś tutaj za karczmą stoi. Kto to jest? Rycerz. No proszę. Ej, co robisz? Cholera, ja. Bill, powiedz mi, jesteś złodziejem. Dlaczego nie? Nie wierzysz, że mi się uda. Wydaje mi się, że nikt nie bierze mnie tutaj na poważnie. A jednak. Jak do tego doszło? Kto cię w to wciągnął? Nikt. To był tylko mój plan. Słyszysz, mój. No, zgoda, to był twój plan. A możesz mi powiedzieć, po co kradłeś żywność? Cóż, żeby sprzedać bandytom. To przyniosłoby mi dużo złota. Wiesz co? Przypuszczam, że raczej chcesz udowodnić wszystkim, jakim to jesteś nadzwyczajnym facetem. Właśnie. Do tej pory nikt tutaj nie traktował mnie poważnie. Ale teraz wszystko się zmieniło. Ta, możesz być z siebie dumny. Masz rację. To, co zrobiłeś, to poważna sprawa. Ja, oczywiście, muszę powiadomić Ortwina. Powinieneś odpowiedzieć za swoją głupotę. Akurat. Najpierw mnie złap. Chwila. Kurde, chciałam go tak przez łeb pierdzielnąć. Mam nadzieję, że nie zginie. A masz niepamięcią, żebyś nie wiedział, co się stało w ogóle. Dobra, wstawaj szybciej. O rany! No żartujesz sobie? Tak ma być chyba, bo... Jak go zagadałam od razu, to nie zareagował w ogóle. Chwila. Ray wrócił. To świetnie. Chyba musimy za nim pobiec, bo to nie ma najmniejszego sensu. Możesz biec szybciej, bo jakby... Chyba nie ogarnia, że... Czy ja mam go gonić w ogóle? Co z tym zadaniem kradzież? Nie mam pojęcia, ale mogę za nim pobiec. Wiem, że jest ciemno, ale jest stosunkowo jednak widno. Gdzie ty pobiegniesz w ogóle, człowieku? Kogo my tu mamy? Jeśli myślisz, że wrócę do obozu, to jesteś w błędzie. Mhm. A kto pytał? Ej, Bill. Zostaw mnie w spokoju. Czemu nasz bohater mówi Bilul? O, Jezu Boże. Do nowego obozu i co? Idziemy do kogoś? Nie wiem, przekimajmy się do rana, bo widzę, że tu się dziwne rzeczy dzieją. I nie wiem, czy do Ortwina mam iść, czy do Pata, czy w ogóle co mam zrobić w sumie. Siema, widzę, że już wstałeś. Co u paladynów? Mam nadzieję, że nie dodałeś im do potraw zbyt wiele pieprzu. Och, jak mogłeś tak pomyśleć? Teraz paladyni są zachwyceni moimi strawami. Mówią, że tak smacznie już dawno nie jedli. No to na zdrowie imienia. Coś jeszcze. Wszystko w najlepiej. Dzięki niemu. Dobra, czyli musimy iść do Ortwina chyba z tą sprawą. Trochę bez sensu to wypadło.
że musiałam za nim pobiec aż do obozu bandytów, więc jeszcze nic nie dało i w ogóle zadanie znika z dziennika. To jest już w ogóle mega dziwne. Jeszcze raz w sprawie kradzieży żywności. Tak, masz jakieś nowiny? Tak. Złodziejem jest Billy. Złapałem go na gorącym uczynku. Billy. Wierzyć się nie chce. Zatrzymałeś go? Nie. Niestety uciekł. Cóż. Najważniejsze, że wreszcie skończą się te kradzieże. Powinieneś powiadomić o tym Pata. To go na pewno zainteresuje. Dobra, czyli widzę, że nie musiałam biegać za nim. No dobra. Niech będzie. No ale dzisiaj też ogarniemy, myślę, parę fajnych zadanek. Dzień dobry, witam. W związku z kradzieżą żywności. Tak, co ustaliłeś? Znalazłem złodzieja. Więcej kradzieży już nie będzie. To dobre wieści. Któż to był? Nie uwierzysz. To był Bill. Co z nim zrobiłeś? Nic. On uciekł. Może to i lepiej. Paladyni posadziliby go na kilka lat. Chłopak wzbudza współczucie. Miał trudne dzieciństwo i... Sądzę, że nie zechcesz tego wiedzieć. To długa historia. W każdym razie, dziękuję ci za pomoc. Chcesz coś zjeść? Znajdzie się coś dla ciebie. Oczywiście. Dlaczego nie? Proszę i życzę smacznego. Coś jeszcze. Wszystko, dzięki. Są jakieś wieści. Paladyni są zadowoleni, że zawsze mam dla nich ciepłe jedzenie i napoje. Nic dziwnego przy takim zimnie. No i dobra, no to się udało. Ładnie, pięknie. Dobra, odklikamy sobie te rzeczy. To są zadania też z poprzedniego odcineczka. Super. I robimy teraz tak. No, zostało nam nic innego, tylko iść. No wiecie, tam, gdzie palisada, no. Nie podoba mi się to za bardzo, no ale co ja mogę zrobić? Do Urszaka by było mądrze, tylko że ja dostanę w łeb. Do zamku chyba najlepiej, bo stąd będzie najwygodniej iść i nie dostanę aż tak bardzo po łbie. Szczególnie, że mogę sobie wyjść tędy. No i tak, w stronę palisady trzeba się udać. Mega mi się to nie podoba, naprawdę. Ale przynajmniej teraz trochę lepiej mamy, wiecie, z tymi obrażeniami chociażby, więc... Tutaj już nie będzie problemów pod tą... palisadą, ale się... Nie, dobra. Nieważne, bo tutaj byli orkowie, ostatnio oni mnie dosyć ciorali. Dobra, w sumie no mogą mnie bić nawet. Jeżeli dzięki temu będziemy ich prościej pokonać, to może być. Wiecie co, wzdłuż tej palisady też bym chętnie przeszła. Kurde, no. Dobra, udało się. Znaczy, w sumie nie wiem, czy te tereny... Tutaj też jakby wypadałoby się przejść, czy tak... O nie, jest szaman. Się nie wyleczyłam za bardzo. O kurde, nie ma opcji. No ja pierdzielę. Wiecie co mnie wkurza? Jak bohater się cofnie, on się bardzo długo cofa. Ten szaman mi będzie przeszkadzał. Ale no, właśnie mnie to irytuje, że bohater się cofa i właśnie bardzo długo mu schodzi na tym cofaniu. I to tak naprawdę solidnie bardzo długo, nie? To jest mega irytujące.
Zajmij się sobą. Dobra, używamy miksturkę. Mam dobrą zbroję. Teraz już patrzę na to. Wiecie co, mega żałuję, że nie poszliśmy po tego Uriziela wcześniej. O, to jest boczne wejście, można by było z niego skorzystać. A czy gra mi na cmentarzysku już pozwoli wejść? Bo w teorii powinniśmy dostać zadanie od Pata z wejściem, a nie dostałam. Pozwoli mi. Siemka. Hej, ty. Gdzie się wybierasz? Na twoim miejscu bym tam nie szedł. Dlaczego? Bo tam dalej znajduje się obóz orków. Pilnują jaskini, w której chowają swoich zmarłych. Rozumiem. Co tu porabiasz? Idiotyczne pytanie. A na co to wygląda? No, wyraźnie widać, że nie jesteś tutaj dla własnej przyjemności. To prawda. Nie wiem, czy ci powiedzieć. Zresztą, dlaczego nie? Słyszałem, że orkowie razem ze swoimi zmarłymi kładą do grobów cenne przedmioty. Świetnie. I co dalej? No, naturalnie, chcę zabrać złoto. Idiotyczne polowanie na smoki nie przyniosło efektów. Ty jesteś byw. Tak. Powiedz mi, co cię tu sprowadza. Należysz do ludzi Hagena. Nie, jestem co prawda wojownikiem króla, ale nie należę do ludzi Hagena. Powiem wprost, w obozie było dość nudno. Dlatego przyszedłem zobaczyć. Co tu jest? Mam rację. Tak, bardzo dobrze. Moglibyśmy razem zająć się tą sprawą. Szukam partnera. Jaką sprawą? Chcesz zabrać skarby z jaskini? Właśnie tak. Jaskini chronią orkowie. Sam nie dam rady. Co? Wielki pogromca smoków nie poradzi sobie z kilkoma orkami. Z kilkoma wartownikami na zewnątrz nie miałbym problemu. Jednak w jaskini jest ich za dużo. Skąd wiesz, że w jaskini jest wielu orków? Widziałem, jak szła tam grupa orków. Sam sobie z nimi nie poradzę. Gdybyś pomógł mi zabrać skarby z tej jaskini, podzieliłbym się z tobą złotem. Dużo ryzyka, dużo złota. No, co ty na to? Zgoda. Bardzo dobrze. Teraz jesteśmy partnerami. I co dalej? Najpierw musimy zająć się orkami przed jaskinią. Jeden z nich powinien mieć klucz, otwierający wejście do jaskini. Dobrze. Jesteś gotowy? Może chcesz zająć się innymi sprawami? Jeżeli tak, to się pośpiesz i wróć tutaj. Po prostu powiedz mi, kiedy możemy zaczynać. Atakujemy orków. Świetnie. Chodź za mną. Dobra, żaden problem. Akurat fajnie by było właśnie za palisadę wejść sobie w kolejnym odcinku na spokojnie. Dzień dobry. Dobra, widzę, że oni mają naprawdę dobrą eskortę. Ale fajnie, że jesteśmy na cmentarzysku orków. Bardzo ładnie. Fajnie by było, gdybyśmy mogli wejść do środka. Ej, no Beef sobie też bardzo ładnie radzi. W sumie to może bym najpierw zebrała jednak z nich jakieś tam itemy. Ma teleport i starą monetę. Czym? To jest oczywiście zamknięte. Wiecie, co mi się właśnie przypomniało? Że jakby powstał faktycznie, wiecie, remake Gothica 1. Znaczy powstał, no on jakby powstaje, no nie? Chociaż niektórzy uważają, że to bujda, pic na wodę, fotomontaż i tak naprawdę nie powstaje. Ale właśnie do mnie doszło, że przecież wtedy
kurde, zobaczylibyśmy w nowej odsłonie cmentarzysko orków. Ja myślę, że to mogłoby wyglądać naprawdę creepy mega. No i co? I martwi orkowie i dupa. Witam. Niedobrze. Orkowie nie mieli klucza. Nie otworzymy wejścia. Obawiam się, że nie dostaniemy się do jaskini orków. Cóż, to wielkie rozczarowanie. Możesz powiedzieć mi coś jeszcze? Gdzie są skarby? Tu nic nie ma. Jeżeli spotkam tego łotra, który mi wmawiał, że tu są skarby, to dostanie za swoje. Jakiego łotra? No, tego Reja. Powiedział mi, że tu jest mnóstwo skarbów. Rej, tak. Powinieneś go znać. To jeden z waszych zbrojnych. Rej, tak wiem, który to. Co teraz będziesz robić? Nie mam pojęcia. Chyba zostanę tutaj. Przecież w tej przeklętej dolinie gdzieś musi być złoto. Co do Reja? Tak, co z tym łotrem? Skąd go znasz? Poznałem go w waszym obozie, kiedy zaopatrywałem się u Pata w żywność. Spotkałem Reja w gospodzie i dałem mu się oszukać. Zapłaciłem temu oszustowi 100 sztuk złota za informację o jaskini orków. Ale odzyskałem je z powrotem. Jak? To proste. Wieczorem Rej siedział przy ognisku. Walnąłem go raz w łeb i zawlokłem do jaskini. Tam potem odebrałem swoje złoto. Naturalnie, z procentami. A, o to chodzi. Pewnie sprawa już się rozniosła, co? Dobrze, że od razu uciekłem. No, udało ci się. Ale nie rozumiem jednego. Dlaczego zadałeś sobie tyle trudu i zaniosłeś Reja do jaskini? Ponieważ nagle usłyszałem kroki. Wtedy go chwyciłem i zawlokłem do jaskini. No, teraz wszystko rozumiem. Ty chyba oszalałeś. Zamknąłeś wejście, a Rej mógł tam zamarznąć. Co się tak przejmujesz? Ten typ jest twoim kumplem. Nie. Ja też go nie znoszę. Ale nie powinieneś tego robić. Wyrównaliśmy rachunki i tyle. Chcesz mnie za to ukarać? Tak. Zasłużyłeś na karę. No, to chodź tutaj, nikaczemniku. O kurde, on jest silny. Nawet Urizel mi nie pomoże z nim. O kurde. Powiem wam, że niedobrze. Nie spodziewałam się tego, że będę mu zadawać tak małe obrażenia. No, też się będzie dobrze bronił, ale widzę, że mój zadaje po 15. Wiecie co, bo my to zrobimy trochę inaczej. Ja się wyleczę w międzyczasie, żeby tak nie obrywać. Kurde, no wciskam drugi raz blok i co? Masakra wam powiem. W sumie wolę chyba lewo-prawo. Masakra wam powiem. Co ten chłop jest taki silny? Pogięło? Mi się wydaje, że to jest jakiś błąd, to znaczy gra nie przewidziała tego, że będę mieć Uriziela, bo to jest niemożliwe, żeby Uriziel mu nic nie robił. Dobra, już nie będę tak męczyć. Co ty miałeś przy sobie? Dawaj mi wszystko. Przecież to jest jakiś dramat. Pijemy te mikstury. Masakra. Co za chłop. Chwila. Cholera. Bolą mnie wszystkie kości. Odpłacę ci się za to. Tak, jasne.
Mamy bifa, mamy martwych orków. Czy coś więcej do zrobienia? Chyba niekoniecznie. Chyba trzeba już zmykać tam, gdzie trzeba, czyli tam na tereny. Znaczy, wiecie, w sumie moglibyśmy zeskoczyć na dół do wody. Albo i nie. Chociaż w sumie to by się ładnie człowiek zesunął nawet na dół. No może nie tak ładnie jak myślałam, ale jesteśmy na dole. Nie, bo wiecie, ja wolę tędy po prostu przejść. Dlatego, że tam jest dużo orków przy samej w sobie palisadzie. Ładnie, wąż błotny schodzi na hita. Siema. Okej, jeszcze jeden. Zobaczymy, co zostało z obozu na bagnie. Dobra, bo tu była jakaś chata. Już nie będę zbierała tych rzeczy typowo, bo to by było bez sensu. Ale tu coś mamy w środku. Worek warzyw, kołczan. No dobra. Zobaczymy. Nie będę już zbierała tych rzeczy, bo dajcie żyć. O, tu się coś dzieje niefajnego bardzo. O, tu mamy chyba naszego kolegę, który zawsze tutaj żył sobie. Witaj. Cholera, ale mnie przestraszyłeś. Więcej tak nie rób, dobrze. Co tu w ogóle robisz? Kim jesteś? Według mnie, to ciebie trzeba o to zapytać. W końcu byłem tu przed tobą. Więc najpierw ty mi powiedz, kim jesteś. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Więc przybywasz z Królewskiego Okrętu Wojennego. W porządku. Przypuszczam, że jesteś tu z powodu orków. A przy okazji, nazywam się Shrat. Jestem nowicjuszem z obozu sekciarzy. A dokładniej, to byłem nim. Teraz wszystko skończone. Zresztą, to i lepiej, bo nigdy nie uznawałem tych ich bredni. Coś ciebie martwi. Ciebie też by to zmartwiło, gdyby przed drzwiami twojego domu kręciły się jakieś stworzenia. Co to za stworzenia? No, za dnia trzymają się z daleka, ale nocami robi tu się niebezpiecznie. Zwłaszcza dotyczy to kilku żarłocznych węży błotnych, stale podpełzających do mojej chaty. To dlaczego nie wyniosłeś się stąd? Niby dokąd? Tu wszędzie pełno orków, którzy zajęli nasz stary obóz. Lub to, co z niego zostało. Zniszczenie bariery spowodowało trzęsienie ziemi, które doszczętnie zburzyło obóz. Także wiele drzew zostało powalone. Cały obóz, to jedynie kupa gruzu. A przy okazji. Przecież jesteś żołnierzem króla. Może mógłbyś zająć się tymi stworzeniami? Możliwe. A co z tego będę miał, jeśli ci pomogę? Mogę ci dać trochę magicznej rudy. Powiedzmy, 5 bryłek. Pasuje. Dobrze. Uff, aż mi ulżyło. Dziękuję ci. Po prostu rozpraw się z wężami błotnymi, pływającymi wokół mojej chaty. Jeśli dobrze policzyłem, jest ich chyba 7 sztuk. Najlepiej odczekaj do północy. W tym czasie najbliżej podkradają się do mojej chaty. Widziałeś orków? Widziałem. Tu, na bagnach. Zwłaszcza w miejscu dawnego obozu. Właśnie dlatego już tam nie zaglądam. Nie mam najmniejszej ochoty, aby mnie orkowie wykończyli. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? No, szczegółów to nie znam, ponieważ ulokowałem się w tej chacie już po upadku bariery. Wiem tylko to, że ledwie bariera upadła, a wszyscy jak obłąkani, od razu rzucili się do ucieczki. Co się z nimi stało, tego nie wiem. Został tylko Bejelnetbek. To dziwak, który żyje tu, na bagnach. A potem zjawiła się grupa wyznawców, która przed upadkiem bariery, wraz z naszym guru włamała się do świątyni. Tam coś się wydarzyło. Ci wyznawcy bredzili o jakimś osuwisku, od którego zwaliła się świątynia. Z ich rozmów niczego nie zrozumiałem, ale najwyraźniej byli jedynymi, którzy przeżyli. Po 3 dniach, ponownie udali się do świątyni, by spróbować przebić się przez osuwisko. Prawdę mówiąc, byłem z tego zadowolony. Ci ludzie byli jakby opętani przez jakiegoś złego ducha. Prawdziwi fanatycy. Takich, jeśli coś im przyjdzie do głowy, to już nikt nie zatrzyma.
gdzie znajduje się ta świątynia. Nie wiem tego dokładnie. Podobno znajduje się w pobliżu byłego obozu orków, gdzieś na północ od zamku. Dobra, no oczywiście my już tam byliśmy, ale... Widzę, że możemy to sprawdzić. Zajmijmy się najpierw tymi wężami błotnymi. Czyli do północy się faktycznie prześpię. Wynocha z mojego łóżka! W sumie ja nie wiem po co, bo widzę, że one i tak tutaj... Nie no, dobra. Znaczy w sumie ciekawi mnie, czy to wystarczy, że wybiłam te węże błotne. Nie. Słuchaj stary, przykro mi, ale musisz wstać. Dzięki. Okej, bo widzę, że przylazły chyba. Dobra, przylazły. Czy ja mam światełko jeszcze? Mam. No i co, opluł mnie. Ogarniamy, ma być ich 7, tak? I to są te żarłoczne. Do zrobienia. To światło nic nie daje, czy mi się tylko wydaje? Jesteś żarłoczny? Jesteś. Jeden jest tutaj jeszcze chyba. Super. Udało się, więc możemy iść w Kimę. Ja sobie najpierw skorzystam z jego łóżka. Albo nie. Węże błotne nie będą ci więcej dokuczały. Co? Naprawdę je wszystkie wykończyłeś? Tak. Dziękuję ci. Nareszcie znów będę mógł spać spokojnie. Oto to twoje 5 bryłek rudy. Dobra, bo on będzie chciał iść spać, a ja też chcę iść, więc wykorzystamy nasz śpiworek i pójdziemy. Tutaj na bagnach lepiej jednak mieć, widzę. Za dnia chodzić, bo to światło kompletnie nic nie daje. Odpocznij do następnego rana. Świetnie. Chyba jest godzina 8. Tak jest. Dobra. To lecimy. Czyli możemy Balanet Beka jeszcze spotkać. To całkiem fajnie. Podoba mi się to. Dobra. W sumie to widzę, że... Ciekawi mnie, gdzie on będzie. Tu wszędzie są węże błotne. O kurde, ork, siema. Nie spodziewałam się w tym miejscu... orków. Dobra, ale widzę, że nie ma ich dużo. Ich zagęszczenie jest dosyć małe. Kielich, kubek, jakieś pierdoły. A no tak, bo my już przecież jesteśmy na resztkach obozu, nie? Ależ ja mam zapłon. A netpack nie powinien być gdzieś tu? Skoro była mowa, że on sobie to żyje na bagnie? On zawsze tutaj gdzieś łaził, po tej stronie, nie? Fajnie byłoby go spotkać jednak. To jest ten, co mówił, że drzewa tańczą. No faktycznie z obozu to się nic nie zostało. Teraz pytanie, jak odcinek nazwać? Co, obóz sekty?
Daleko mu brakuje do bycia obozem sekty. To są zgliszcza obozu sekty. Nawet się tutaj wejść nie da nigdzie. Dobra. Śmieszy mnie to, że ten mnie w ogóle nie zauważył. O kurde, szaman jest. Dobra, trochę ich tu mamy. Szamanów jest dwóch, więc trzeba zrobić szybki w tył zwrot. Ajajaj, daleko mam mikstury. Kurde, orku, uspokój się. Dobra, jest szaman. To są sami szamani praktycznie. Dobra. Widzę, że wiedzieli, kogo postawić, nie? Na straży. Dobra, tam jeszcze strzela do mnie z kuszy. Dobra, dobranoc, jeszcze ciebie. I jeszcze ty. I jeszcze tu mamy dwoje. Pięknie, orkowie na bagnie. Kurde, no wypadałoby to chyba nazwać obozem sekty, a raczej tym, co z niego zostało. Dobrze, pójdziemy powiadomić w takim razie Szarata, że ten teren jest już czysty. Ale tutaj nie było całkiem aż tak dużo przeciwników, jak się spodziewałam. A Balnetbek jest nie wiem gdzie, może gdzieś po drugiej stronie. Z kuszą wypadałoby pochodzić, to byśmy go zaraz znaleźli. Tu jest wąż błotny. A Netbeka co, nie ma? Mamy go, siema! Witaj, witaj. Kim jesteś? Jestem guru. Guru Bagna. Moi słudzy nazywają mnie Beyelnetbekiem. Jacy słudzy? Nikogo tu nie widzę. Są tu dookoła. To drzewa. Skaczą, chodzą, tańczą. Dobrze, już odchodzę. Poczekaj. Mógłbyś mi pomóc przeobrazić te bagno w pełną kwiatów polanę? Nie mam czasu. Muszę się zająć innymi, ważniejszymi sprawami. Wielka szkoda. No klasyk, no musiałam go spotkać, jak już tutaj jestem, nie? O, dobra, bo tutaj widzę, że mamy węże. Tutaj nie mogliśmy za bardzo sobie pochodzić w Gotiku 1, więc sobie pokorzystam trochę. No a wiecie, nie mogliśmy, no bo była barierka i bo nas pierdzieliła w głeb, po prostu. Dobra, węże błotne, możemy się ich pozbyć, żeby mi nie przeszkadzać. O nie, nie, nie! Fuck my life. Czyli ciekawi mnie, że się striggerowały na mnie. Tutaj niestety nic nie ma.
Nie wiem, po co ja je zabijam, ale mam z tego frajdę. Jakąś taką niewyjaśnioną. O nie, znowu to zrobiłam. Fuck. Witaj. Orkowie zostali rozbici. Co? Chcesz mi powiedzieć, że rozprawiłeś się z wszystkimi orkami na bagnach? Nieprawdopodobne. Nie wierzysz mi? Dlaczego tak sądzisz? Oczywiście, że ci wierzę. Po co miałbyś mnie oszukiwać? Wiesz co? Za takie wspaniałe wieści dam ci 5 bryłek magicznej rudy. Z pewnością ci się przydadzą. Super, dzięki wielkie. No i co? I będziemy wybywać chyba. Myślę, że tędy będzie całkiem dobrze. No i co? Powinniśmy kończyć odcinek, ale myślę, że możemy sobie jeszcze wyjść kawałek chociaż. Za te tereny obozu na bagnie. No obóz sekty bądź co bądź, a to, że zostały się same zgliszcza, no to już trudno. Tutaj widzę, że nie ma za bardzo niczego. Zobaczymy. No stare miejscówki zawsze najlepsze, prawda? Szczególnie, że w Gothiku 2 nie mamy tutaj dostępu. To była jeszcze druga jaskinia. No właśnie jest przede mną. Niestety nic tutaj nie ma. Wiecie, bo ja też szukam tego naszego ziomala, który miał być za barierką. No i oczywiście kolejni orkowie. No trzeba się poprzebijać przez nich, no. I co ja tutaj mogę więcej powiedzieć, no. Kusznicy robią dużą krzywdę. Tu są w ogóle fanatyczni orkowie. No dobra. Myślę, że całych terenów nie będziemy badać. Ale no na pewno musimy się dostać do wieży mgieł, bo tam jest jeden questik z tego, co mi się kojarzy. A poza tym, no to wypadałoby tutaj jednak ten teren poznać trochę. Wiecie też, w ramach tego, że no nie możemy tutaj być w Gothiku 2. I w Gothiku 2 Noc Kruka. To chociażby z tego powodu myślę, że warto. Ja się tutaj nawet chętnie po prostu przebiegnę teraz, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje. No proszę, tu jest jakiś paladyn. No siemanko, to ty, super. No oczywiście, super, tylko się pluje, że nie mam zbroi. Już, już, skończ. Co tu robisz? Nie boisz się orków? Akurat jestem tu z powodu orków. Obserwuję ich. Kim jesteś? Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. A ja nazywam się Albrecht, należę do oddziału Lorda Hagena, który walczy z orkami w Górniczej Dolinie. Naprawdę przybywasz z okrętu wojennego króla. Więc chyba jeszcze nie wszystko stracone. Musisz jak najszybciej porozmawiać z Lordem Hagenem. Znajdziesz go w starym obozie byłych więźniów, zwanym przez niego nowym obozem, który znajduje się na północ od zamku. Łatwo go znaleźć, ponieważ teren, gdzie znajduje się ten obóz, jest całkowicie pokryty śniegiem. No cóż, poczujesz się, jakbyś był pośrodku Nordmaru. Musiała to spowodować jakaś mroczna magia Beliara. Tam naprawdę jest przygnębiająco. A co z tobą? Nie chcesz się przyłączyć? Nie, na razie nie. Zostanę tu jeszcze kilka dni i będę obserwował orków. Dopiero wtedy wrócę.
Wszystko w porządku. Tak. W tej chwili jest spokój. Dobra, i to co? I to już? Mogę po prostu powiedzieć, że go mam? Tak, mogę powiadomić Ingmara. To przy świątyni. Statki orkowie za murami. Nieumarły mag. Ruiny klasztoru. Dobra, no w sumie jesteśmy w dosyć dobrym miejscu. Ciekawi mnie, czy tędy jestem w stanie sobie wejść. Okej, jestem. To jest chyba sam środek obozu, nie? Zaraz, tu jest jakieś zejście. Okej, dziurawa palisada, w porządku. W którym miejscu ja... Nie, no oblazłam to. Ale dziadostwo. Kurde, no nie trafiłam w tego. Jak ja to zrobiłam, że ja to tak bardzo oblazłam? No oblazłam, to przecież tu już jest zejście z powrotem. O matko, się... Przeżyłam. Jak ta palisada do cholery jest tutaj ulokowiona, no? A tu jesteśmy, dobra. Wiem już, gdzie jesteśmy, bo ja chcę pod wieżę mgieł się dostać. Dobra. Okej, biegnie za mną mała ekipa. Ekipa mini. Dobra, pięknie. Bo ja właśnie chciałam tutaj się dostać, żeby zakończyć dla was odcinek w tym miejscu. Bo potrzebujemy statki orków, nie? I tutaj tak, tam mamy oczywiście klasztor zmiennokształtnych. W tamtych górach, więc jesteśmy w okolicy. Tu są statki orków. Czy wy to widzicie? To trzeba będzie rozwalić oczywiście. Tu można, widzę, zejść sobie na dół. A ciekawi mnie, czy można do wieży mgieł wejść. Ona jest tam, ale jak widać jest zburzona. Tam jest klasztor. Tu są orkowie i to dosyć sporo ich jest. A tutaj? Tutaj też są orkowie. Jest obóz. Nie ma trola, no dobra. Tu można chyba sobie tędy też jakoś zejść. Tu jest jakieś piekło totalne. A, mogliśmy sobie w sumie tamtędy przejść nawet, no. Dobra, zanim zakończymy, to jeszcze sobie przejdziemy się tutaj kawałek. To są głównie orkowe psy chyba. Jest teleport, tylko że on chyba będzie nieaktywny, nie? Chociaż jest aura. Nie no, jest oczywiście klasycznie nieaktywny. A tutaj widzę, że mamy głównie orkowe psy. Dobra, bo spodziewałam się orków w tym miejscu, ale niekoniecznie. A tu już mamy namioty orków. Dobra. Jeszcze sobie wybiję te ścierwojady, żeby mi tutaj nie psuły terenu na przyszłość. Kocham ten niewidzialny cios, jak wchodzi, to jest piękne. Dobra, moi drodzy, nie będziemy już przedłużać na dzisiaj. Kolejny odcinek będziemy buszować po tej stronie. Powiem wam, że to się tak wydaje, bo jak tak patrzymy, to w sumie zostało nam zadań mało.
ale z drugiej strony jest ich dosyć dużo. I wypadałoby tutaj ten teren ogarnąć. I to jak najszybciej. Myślę, że zaczniemy od statków, że pójdziemy do wieży mgieł i jak się uda, to zajmiemy się tym obozem, ale nie obiecuję, bo on jest dosyć duży. Także zobaczymy, jak z tymi statkami pójdzie, jak pójdzie z wieżą. Do klasztoru raczej nam się nie uda iść. Zobaczymy jeszcze. Ja sobie jeszcze przejrzę zadania z solucji, żeby się upewnić, że większość zrobiliśmy i co nam tak naprawdę jeszcze zostało. I zobaczymy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. Zapraszam Was na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. I co? I życzę Wam miłego dnia. Weekendu. Nie wiem, kiedy oglądacie ten odcinek. On wyjdzie w sobotę, także w sumie miłego weekendu może chyba być. No i co? Nie przedłużam. Dzięki i cześć.